Gdyby sami chcieli nakręcić o sobie film, materiału starczyłoby na całą dobę. Kamery rejestrują prawie każdy zakątek zajezdni tramwajowej na Franowie. Są zdjęcia z hal, są obrazki z zewnątrz. Wszystkim kieruje jeden człowiek, którego palec wyręcza całą armię zapracowanych rąk. Panie rzecznik, będąc na Franowie, ja mam przynajmniej takie wrażenie, można się poczuć jak w centrum NASA. No bo też cała zajezdnia na Franowie jest jedno wielkie wow. To jest największa w Polsce, jedna z największych w Europie, najnowocześniejsza w Polsce, jedna z najnowocześniejszych w Europie i na wskroś wyjątkowa. Jest specjalny tor prób jazdy, a przede wszystkim, co najważniejsze i co najbardziej ułatwia nam pracę na tak dużej powierzchni i z takim taborem, to system automatycznego sterowania pracami zajezdni. Dzięki temu uszkodzone tramwaje zjeżdżają do jednej hali, te wymagające przeglądu jadą w jeszcze inne miejsce. Te, którym nic nie dolega, też trzeba zaparkować. Łącznie zmieści się tu nawet 150 maszyn, a każda musi trafić na właściwe tory. A zamiast ciężkiej metalowej wajchy jest lewy przycisk myszy. A motorniczy nie są źli, że to poniekąd maszyna ich w pewnym momencie zastępuje? Człowieka nigdy się nie zastąpi. Ludzie to jest największy kapitał w każdej firmie, nie tylko w naszej. I podchodzimy do tego właśnie w ten sposób, że człowieka nikt nie zastąpi. A teraz człowiek patrzy na tramwaje i autobusy i filmuje. Bo o to chodzi w konkursie Komunikacyjnie Zakręceni. Ludzkie spojrzenie na kosmiczne maszyny MPK i krótkie wideo, które ma pokazać komunikację w naszym mieście. Ktoś prześle taki film, że na przykład tramwaje się spóźniają. Co zrobicie z takim filmem? My potrafimy patrzeć na siebie z dużym dystansem. Wiemy, że nie jesteśmy doskonali, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Poza tym następną rzecz, którą promujemy, to również uśmiech na co dzień i dużo życzliwości w tramwaju i autobusie. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do tego, trochę z przymrużeniem oka, trochę z dystansem, jeśli tylko będzie to promować komunikację i zachęcać do jazdy autobusem i tramwajem, spotka się z naszym dużym zaciekawieniem. Ciekawskich odsyłamy na strony internetowe MPK. Tam szczegóły konkursu, którego laureatów poznamy we wrześniu, dokładnie w Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu.